Płyniemy przełomem Bobry od Wlenia do Dębowej Góry. Odcinek, w tym momencie odcinek rzeki właśnie podąża wśród takich pagórków wulkanicznych. Brzegi są dość łagodne, ale widzimy tam w tle z tyłu dosyć wysokie górki. Natomiast sam nurt rzeki jest tutaj spokojny, mało jest przeszkód, nie ma za dużo kamieni, nie to co w górnym odcinkach wody. Trasa bardzo przyjemna, szlak pontonowo-kajakowy. Ludzie pływają tutaj z Bienia w kierunku Lwówka. Jest okres letni. Dostaję za każdym razem po plecach razy. Ważki latają, kwiaty takie żółte, jak wierzby. A po lewej stronie mamy sieć telefoniczną i linię kolejową z Lwówka do Jeleniej Góry. Które już nie będzie. Z tyłu jest bardzo też ładna panorama. Zaraz. Widzimy takie górki, co tam też. Co? Bo taka potężna waszka leciała. Przepraszam, myślałem, że to jakiś monstrualny most. Skarpy po lewej stronie skalnej. Opadające właśnie takimi skarpami do morza. Skały, jak widzę, tutaj chyba gnojsowe są po tej stronie. Po drugiej stronie właśnie te góry. I tam jest tak zwana agatowa skała. W której znajdują się minerały.
końca pierwszego etapu spływu bobrem z Wlenia do Lwówka Śląskiego, czyli do Marczowa. Tutaj mamy, jak widzimy, taką przystań. Tam mamy most. Za mostem znajduje się wodospad. Dlatego jest tutaj w tym miejscu akurat właśnie ta przystań. No, grozi to po prostu, prawdopodobnie ten wodospad jest zbyt stromy, żeby go pokonać normalnie pontonem czy kajakiem. Tam mamy właśnie agatową skałę. Natomiast tam dalej znajdują się właśnie przedgórze kaczawskie. Za tymi wzgórkami jest Ostrzyca Proboszczowicka. My udamy się do Marczowa i do pociągu i następnie wrócimy do Wlenia.